Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny odcinek z Papa z Pankakeria. No, trochę było przerwy od tej gierki. Mamy rank 30 dopiero. Jeszcze zrobię sobie zapis. I teraz przejdźmy, dobra. Co tu jest? No właśnie, jak to wygląda? 74 dzień. Ostatni odcinek był... trochę czasu temu. Mamy Wiki, mamy Alanę. To są pierwsze osoby dzisiaj. Kwestia osiągnięcia. Tu dwóch nie, już mamy 55, potrzebujemy 15 z tych, ma już złoto. Trzy dni jak co odcinek. No, witamy Karla. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Jeśli ktoś śledzi wszystkie... Dobra, teraz mogę kontynuować. Jeśli ktoś śledzi wszystkie odcinki... Nie tylko z Pankakeria, innych papasów, to wiem, w jakiej sytuacji jest Pankakeria. Jeszcze te naleśniki z trójki. Podwójne. To lepiej może pojedyncze zróbmy. No więc jak wyśledzi wszystkie odcinki, to wie jak daleko jest Pankakeria w porównaniu z innymi papaskami. Trzebałoby się to trochę jakby nadrobić, nie? Tylko nie ma jak. Nie ma jak, a ja tu widzę, że z drinkiem coś nie poszło. Z drinkiem coś nie poszło, ja nie mam teraz trójki, czwórki. Nie, gofer niepotrzebny. Naleśniki mam, a nie mam tych postów, to poręcznie. Dobra. Naleśniki miałem robione. Czyli już są gotowe. Alberto, ty tam co chciałeś? Nie wiem. Gry chciałeś? Też nie wiem co. Najpierw tosty na drugą stronę. Klienci do przyjęcia zamówienia. 5 minut to zajmuje.
czyli przyjąć zamówienie od 6 klientów. Przy okazji z wydaniem jednego. A już jest closer. Aha. Naleśniki tylko wymienią, tylko pakują. Spodziewam się, że trochę punkty pouciekają, bo już jest takie opóźnienie. Szóstka musi poczekać, nie ma miejsca. Kolejny dzień może pójdzie szybciej i lepiej. Na pewno dzisiaj jednego klienta odblokujemy. Chyba zrobiłem do jedynki to zamówienie. Ten napój. Chyba tak było. To musiało być, czy do jedynki dam to, co z dwójki miało być. To, co pod dwójką przy zamówieniu. I ten napój. No tutaj już soczek potrzebny. Soczek na zimno. Kosteczki lodu. Zrobimy od razu drugi. I teraz wydajemy. To zadowolenie są. Wiem, że trochę mało mówię, ale nie mam co mówić więcej. Mogę powiedzieć, nie wiem co, mam zaproszenie do obejrzenia innych odcinków z kanału. Albo pochwalenie się za to zamówienie, bo ładnie wyszło. Też skomentowanie tego, że gofry wyciągam. Jeszcze się żaden nie przesmażył dzisiaj. Już się nie przesmażę. Teraz w sumie same gofry nam zostały, no i jedne naleśniki. Więc od tych jednych naleśników zaczniemy. W ogóle nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jakby zamówienie Queen jest trochę inne niż ostatnim razem. Nawet nie pamiętam, jak tam było. Było trochę czasu temu. Ale chyba ma trochę inne niż przy ostatnim zamówieniu. Pierwszy dzień zaraz będzie za nami, taki trochę na szybko robiony. Mam jeszcze trzy przed nami. 74, nie, 74 to jest teraz. 75 i 6. Thank you.
Do końca tygodnia nam jeszcze brakują 3 dni. Czyli wypłata na przyszły raz. Odpalimy odcinek. Jak odpalicie i go obejrzycie, a ja jak go odpalę i go nagram. O, no, szkoda, że takie bez perfekta. Ja jeszcze mam 4 okazje, żeby mu dać perfekta przed złotem. 97, jak tam 600 punktów brakło. 600 punkcików, więc 64 to jest dokładne. No i strzelamy piłeczką. Piłeczka ma trafić druga żaróweczka, nie? Drugą żaróweczkę i teraz to uderza za celne. Trafiłem gwiazdeczkę. Było łatwe. Ta gierka jest łatwa. Paradę chcemy oglądać? Chyba nie. Przejdźmy do kolejnego dnia. Kolejny dzień to 75. Zobaczymy, co u tej wiki było nie halo z tym napojem. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że to zamówienie jest dwójki. Przy drinku. No, bo zamówienie jest dwójki, ona chciała to drugie. Ale chociaż jedna rzecz się... Nie. Nie zgadzała się tylko jedna rzecz. Za tą jedną rzecz straciłem 34%. Teraz już będzie lepiej. Będzie lepiej. Po prostu wiecie, no zamówienie leżało, to zrobimy zamówienie. Będzie napój. Potem poszło. I już się nie patrzyło, które się wydaje. Po prostu stoi pierwsze, to się wydaje, nie? Stoi pierwsze w kolejce, no to się wydaje odruchowo. Teraz się nie pomylę. Jedne kostki lodu są, drugie są. Drugi napój jest ten duży. Nawet jeszcze to nie ma jak się pomylić. Cecylia, może złoto będziesz miała. Tylko musisz przyjść jeszcze jeden raz. Mam mleko niepotrzebne. Sok. Pierwsze już są. Naleśniczki. Kto przyszedł na grę? Tym razem może trochę mieć tobie perfekta, co? Nalejmy, nalejmy. Nie oszczędzajmy się. Będzie trzeba poprawić, więc zaraz to zrobimy. Idealnie co za sekundę zadzwonił w momencie, kiedy wyciągnąłem ostatniego tosta. Idealnie w tej samej sekundzie wyciągam ostatniego tosta, a mi dzwoni, że jest gotowe, żeby przewrócić. Dobry czas, dobry czas. Niech będzie, zrobimy trójkę. Mam czekać od razu na klienta, czy... Czy jednak... Dobra, już odbierzam. Odbierzmy to. Bo inne złoto może będzie. I tutaj złota nie będzie, jeszcze daleko.
Kiedyś te złote zdobędziesz, Tony. Czy za 10 gwiazdek? Jedną dzisiaj. Potem jeszcze 9. Soczek, ciach. 99, dobra. Z Perfektem się nie przywitaliśmy. Jeszcze dzisiaj. Sanremo, że... No teraz to wszystko kluzy, żeby zdobywać srebra. Ci, co jeszcze srebra nie mają. Chyba u niektórych klientów jest na gwiazdkę do tyłu z tych klozerów. Ogólnie chyba się... Powinienem chyba na odwrót zrobić. Najpierw Mandy, potem Cecylię. Chociaż... Wszystko tu dzwoni. I jeden naleśnik musi się dosmażyć. O, się z drinkiem walnąłem. Miałem go poprawić i, się, i go nie poprawiłem. No właśnie to jest chyba najsłabsze, co może być stracone na punktach, nie? Drink to akurat jest najłatwiejszy. A jak się mu nie trafi... Jak tylko przez drink station się nie trafi perfekta, to jest słabo. To jest najłatwiejsze, najłatwiejsze, co może być z perfektą. Znaczy 100% to tu jest najłatwiejsze. Wystarczy awesome i perfect trafić przy tym, przy wygrać, nie? Więc jeśli się tutaj nie trafi tego 100%, no to już jest troszeczkę kiepścizna. Kiepsko. Trochę kiepsko. Teraz szybciutkie wydawanko. Ojej. Naleśnik może poczekać. A ten masełka już nie. I 7 na koniec, czyli nasze nie Ninjoy, nie była Ninjoy, to była Xandra. To była Xandra. Zamykamy dzień 75. 20 minut zrobiliśmy, 2 dni. Ładny czas. 10 minut może na pewno ostatni będzie potrzebny. No, ten drink to tutaj tak niefajnie wygląda. Mamy klienta nowego, którym będzie ktoś. Ktoś, kto przychodzi, kiedy jest rank 31. 4000 do zdobycia. 4000 do zdobycia, a tutaj mam wytrafiać 10 i nie mogę nic spudłować, bo inaczej będzie przegrany. Mam tyle hitów, co na leśniku, więc jak już się spudłuje gdzieś, to się tego nie powtórzy. No właśnie, trzeba trafić wszystko.
cele trzeba mieć. W ten sposób. Ok, połowę tylko. Nawet chyba mniej niż połowę. Dwa są. No, już tu było. No jednej brakuje, nie? 2,25. Okej. No i tosty dla odmiany. No, nie trafiłem. Więc może sobie to przelecieć, ja mogę przynajmniej cela poćwiczyć. No właśnie. Ostatnia próba, żeby nie przeciągać. I po prostu opuszczę. Bo teraz będą 4 gwiazdki takie. Że będzie 10 trafić. Super. No jedno trafiłem, drugiego już nie. Okej, ostatnia ta. Nie trafiłem nic, dobra. Jak widać, dzisiaj nie mam cela, więc odpuścimy. Następnym razem zrobimy tą gierkę. No dobra, to mamy ten rank 31 bity. Po poprzednim dniu mamy Ednę jako nową i 76 dzień. Co tam zamówisz? Tościki z karmelem, cynamon. No dokładnie. Przypomniałem cukier z cynamonem, ale cynamon też zamówiła. Mogę tak? Nie mogę. Okej, okay, Lisa, witamy cię. Trzeci z karmelem. Dobra, da się zrobić. Teraz nalejemy napoje. Teraz będzie dzwonić, więc przygotujmy się. No i teraz mogę przyspieszać. I koniec przyspieszania, przyszedł Bitpoli. Bitpoli, zamawiasz swoje tościki ulubione. Z czekoladką. Oraz bitą śmietaną, czekoladką, bitą śmietaną. I tostem na koniec jeszcze, nie? Na razie mamy same tosty. Trójeczkę poczeka. Najpierw zrobimy jedyneczkę. Okej, okay, jak tam? Edna, pierwsze zamówienie twoje. 98%. Na początek ładnie. Jak to tutaj? Dobra. Chciałem powiedzieć, że jeszcze zdążę wrócić od zamówienia, ale nie chcę słuchać dzwonku, bo będę zamówienie przyjmował. I teraz możemy przyjąć zamówienie od Kylie.
No, kolejny tost. No, czy dzisiaj będzie dzień tosta? No, już są naleśniki. No, 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 dzień tosta prawie się udał. Połowa klientów zamówiła tosty. Mam jeszcze dwóch klientów możliwych. Closer i jakiś jeszcze jeden. No, kolejny karma. Mandy, co ty tam? Ty dzisiaj brązowy zdobywałaś. No i naleśniki. Nieźle. Tylko Big Pauli się wyróżnia z tym, co zamówił, patrząc na innych klientów. Pozostali to prawie wszyscy zamówili takie same tosty, tak? Znaczy, jak tosty, no to z karmelem. Jak naleśniki, to z borówkami. A gofrów nikt nie zamówił. A jest jeszcze szansa, że ktoś je zamówi. No jest jeszcze closer. Jest ninjoy. No i są goferki. Ona tutaj sreberko zdobywa. Nalejemy sobie, jak to to. Kawa. Gofry wstawimy. Jak tam wiem, nie ma dziewer. O, 100% jest. Myślałem, że jeszcze nie. Ale oni w tej pankankeli tak szybko punktów nie zabierają. Widać to. No i też ci wszyscy klienci dosyć szybko przychodzą, nie? I ostatnie tościki, teraz zamykamy zamówienie. Trzecie. Perfektu Big Pauliego, to mi się trafiają, nawet jeśli jest tak rozwalony na talerzu. Czekajcie, bo mi brakuje jednych naleśników. Tak, brakuje. Tutaj zlewam tylko. Cynamon to posypiemy. To nie mam już tego. Pewnie robiłem po trójkę, a trójkę zrobiłem gdzieś po drodze. Nalejemy już wszystkie. I soczek ten. Mleka w tym dniu nie było oraz tej, tego dekaf. Nie, dekaf był przy Ernie. Erna tylko to zamówiła. Dobra, mamy napoje, to teraz tylko połowę wydawać to. Ok, 98, no jak na razie ten wynik nie spadł poniżej tego. Teraz bananki. Na koniec polewka. Zamówienie podchodzi pod gwiazdeczkę. No dobra, Elka. Pasuje. A tutaj spadło. Dobra,
robimy co? Siódemkę możemy zrobić. Może mi zaraz perfekta da, co? Ninjaj. Myślę, że przydałoby się kiedyś zrobić premierę z Papa Spank & Carry. O, i perfekt, i osiągnięcie za czapkę. To możemy sobie zmienić na jakąś czapkę, która jeszcze nie ma osiągnięcia. Okej, okay, no. Może inaczej, które czapki już mamy? Słomianą, tak. Kapitana, szefa, pirata. Miałem na zorze czapka policjanta, ale nie czapkę z burówkami. No i korona, więc całą resztę możemy wykorzystać. Tak, mamy. Nie wymieniałem wikingowej czapki, więc wikingowa czapka jeszcze. No właśnie, no to teraz ona będzie na naszej główce. A teraz przygotujemy ostatnie naleśniki na dzień dzisiejszy. Jeśli tam możecie powiedzieć, co sądzicie o tym, czy faktycznie robić premierę, bo wiecie, że jak premiera, no to wtedy jest jakby dwa odcinki naraz. Więc jeśli będziecie chcieli tą premierę, no to napiszcie w komentarzach. Dobra. Poniżej 98 nie spadł ten wynik build z tego, co widziałem. Dobra, tam jeszcze po drodze straciłem punkty w dwa razy w order. O i tyle. Sobie zakręciłem kołem i od razu trafiłem power gwiazdkę, tak, żarówkę ostatnią. No i myślę, że to tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie, łapeczki w górę, komentarze, suby. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A wy też napiszcie w komentarzach, czy chcecie tą premierę. Myślę, że ja ją zrobię, nie? Ale wy napiszcie, czy faktycznie ją chcecie. Cześć!